Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 203 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 119 wersety od 129 do 136. Twoje napomnienia są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Wyjaśnianie Twoich słów oświeca i poucza niedoświadczonych. Otwieram swe usta i chłonę powietrze, bo pragnę Twoich przykazań. Obróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak postępujesz z tymi, co imię twe miłują. Moje kroki umocnij Twoją mową, niech nie ma władzy nade mną żadna niegodziwość. Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę strzegł Twych postanowień. Rozjaśnij twe oblicze nad swoim sługą i naucz mnie Twoich ustaw. Strumienie łez płyną z mych oczu, bo się nie zachowuje Twojego prawa. Rozdziały 15 i 16 pierwszej księgi machabejskiej opisują starania Jana Hirkana o utrzymanie niezależności Judei wobec nacisków seleucydów. Oraz jego sukcesy militarne i dyplomatyczne. Po śmierci Hirkana konflikt i zdrady w rodzinie machabeuszów prowadzą do dalszych walk o władzę. Antioch syn króla Demetriusza wysłał z Wysp Morskich do Szymona, kapłana i etnarchy i do całego narodu żydowskiego list następującej treści. Król Antioch, arcykapłanowi i etnarsze, a także narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Ponieważ niektórzy złoczyńcy zawładnęli królestwem naszych przodków, postanowiłem znów odzyskać swoje królestwo, by przywrócić je do poprzedniego stanu. Zebrałem więc mnóstwo wojska najemnego i przygotowałem okręty wojenne. Postanowiłem wylądować w swym kraju i ścigać tych, którzy zniszczyli mój kraj i wiele miast mego królestwa spustoszyli. Teraz więc potwierdzam ci zwolnienie od wszystkich podatków, od których zwolnili cię ci królowie, którzy byli przede mną, a tak samo od wszystkich innych danin, od których cię zwolnili. Pozwalam ci też bić własną monetę legalną dla twojego kraju. Jeruzalem i świątynia mają być wolne, a niech przy tobie pozostanie wszelka broń, którą przygotowałeś, i te warownie, które pobudowałeś i którymi władasz. Niech Ci będzie darowane wszystko, co jesteś winien królewskiemu skarbcowi i co by na przyszłość się należało królowi od dziś aż po wszystkie czasy. Gdy zaś przywrócimy nasze panowanie, wtedy Ciebie, naród Twój i świątynie uczcimy wielkim odznaczeniem, także Wasza chwała będzie wiadoma całemu światu. W roku 174 wyruszył Antioch do kraju swych przodków, a wszyscy żołnierze przeszli do Niego także garść tylko pozostała przy tryfonie. Antioch ścigał go, a on uciekając w stronę morza przybył do Dory. Wiedział bowiem, że spadło na niego nieszczęście, bo wojska go opuściły. Antioch rozłożył się obozem pod Dorą. Było z nim 120 tysięcy wojowników i osiem tysięcy konnicy. Otoczył miasto ze wszystkich stron, a okręty natarły od strony morza. W ten sposób ścisnął miasto od strony lądu i od strony morza i nikomu nie pozwolił ani wyjść z niego, ani wejść. Numeniusz razem z towarzyszami powrócił z Rzymu, przywożąc listy do królów i do krajów. Było w nich napisane, co następuje. Konsul rzymski Lucjusz królowi Ptolemeuszowi pozdrowienie. Przybyli do nas posłowie żydowscy, przyjaciele nasi i sprzymierzeńcy, Wysłani przez arcykapłana Szymona i lud żydowski, aby odnowić dawno już zawartą przyjaźń i przymierze wojskowe, a przynieśli ze sobą złotą tarczę wagi tysiąca min. Postanowiliśmy więc napisać do królów i do krajów, aby nie wyrządzali im nic złego, żeby nie walczyli przeciwko nim, przeciwko ich miastom ani przeciwko ich krajowi, i żeby nie wspomagali tych, którzy będą z nimi prowadzili wojnę. Wydało nam się słuszne przyjąć od nich te tarcze. Jeżeli więc jacyś przestępcy uciekli z ich kraju do Was, wydajcie ich arcykapłanowi Szymonowi, żeby ich ukarał według swojego prawa. Napisał tak samo do króla Demetriusza, do Attalosa, do Ariaratesa, do Arsaksesa i do wszystkich krajów. Do Sampsamy, do Spartan, do Delos, do Mindos, do Sykionu, do Kari, do Samos, do Pamfilli, do Licji, do Halikarnasu, do Rodos, do Faselis, do Kos, do Side, do Arados, do Gortyny, do Knidos, do Cypru i do Cyreny. Odpis zaś tych listów posłał arcykapłanowi Szymonowi. Król Antioch rozłożył się obozem koło Dory na przedmieściu. Sprowadzał do niego stale oddziały. Budował machiny oblężnicze i tak zamknął Tryfona, że ten nie mógł ani wyjść, ani wejść. Szymon posłał mu do pomocy dwa tysiące wyborowych żołnierzy, srebra, złota i wiele broni. On jednak nie chciał tego przyjąć, a nawet unieważnił wszystko, co poprzednio postanowił na jego korzyść. Stał się jego nieprzyjacielem. Posłał też do niego Atenobiusza, jednego ze swych przyjaciół, żeby się z nim rozmówić. Mówił on, Wy zajmujecie Jafę, Gezer i zamek w Jeruzalem, należące do mego królestwa. Ziemię ich spustoszyliście, dla kraju staliście się wielkim nieszczęściem i zawładnęliście jeszcze wielu miejscowościami w moim królestwie. Teraz więc oddajcie miasta, które zabraliście, i podatki z tych miejscowości, które opanowaliście poza granicami Judei. A jeśli nie, dajcie za nie 500 talentów srebra. A za zniszczenie, jakiego się dopuściliście, i za podatki od miast, drugie pięćset talentów. A jeśli nie, to przybędziemy i rozpoczniemy z wami wojnę. Przyjaciel królewski Atenobiusz przybył do Jerozolimy. Gdy zobaczył wspaniałości, które posiada Szymon, stół, na którym stały złote i srebrne naczynia, oraz liczną służbę, nie mógł wyjść z podziwu. Kiedy powiedział, jakie są królewskie żądania, wtedy mu Szymon odpowiedział: ani nie przywłaszczyliśmy sobie kraju cudzego, ani nie wzięliśmy własności obcej, ale dziedzictwo naszych ojców, nad którymi nasi wrogowie niesprawiedliwie przez pewien czas panowali. Mając więc sposobność, bierzemy w posiadanie dziedzictwo naszych ojców. Co zaś do Jafy i Gezer, których żądasz, to one ludowi naszemu i krajowi wyrządzały wiele krzywdy. Wypłacimy za nie sto talentów. Tamten nie rzekł mu ani słowa, tylko z gniewem powrócił do króla. Zaniósł mu tę odpowiedź i opowiedział o wspaniałościach, które posiada Szymon i o wszystkim, co widział. Król więc zapłonął wielkim gniewem. Tryfon zaś, wsiadłszy na okręt, uciekł do Ortozji. Wtedy król mianował Kendybajosa głównodowodzącym nadbrzeżnej krainy i powierzył mu piechotę i konnicę. Rozkazał mu rozbić swój obóz na granicy Judei. Rozkazał mu też odbudować Kedron, wzmocnić jego bramy i walczyć przeciwko ludności. Król zaś ścigał Tryfona. Kendebajos przybył do Jamni i zaczął nękać lud, wkraczać na obszar Judei, brać ludność do niewoli i mordować. Odbudował też Kedron i umieścił tam konnicę oraz wojska piesze, ażeby czynili wypady. Przebiegali oni drogi Judei zgodnie z tym, co król rozkazał. Wyruszył więc Jan z Gezer i opowiedział swemu ojcu Szymonowi, czego dokonał Kendebajos. Szymon więc przywołał dwóch najstarszych swoich synów, Jude i Jana, i powiedział do nich. Ja, moi bracia i dom mojego ojca od młodości aż do dnia dzisiejszego walczyliśmy z wrogami Izraela i wiele razy udało się naszymi rękami oswobodzić Izraela. Teraz jednak postarzałem się, a wy dzięki miłosierdziu Bożemu jesteście w odpowiednim wieku. Stańcie na moim miejscu i na miejscu mojego brata. Wyjdźcie na wojnę w obronie naszego narodu, a pomoc z nieba niech będzie z wami. Potem wybrał z kraju dwadzieścia tysięcy wojowników i jeźdźców, a oni wyruszyli przeciwko Kendebajosowi i przenocowali w Modin. Rano wstali i wyruszyli na równinę, a oto naprzeciwko nich ogromne wojsko piesze, a także konnica. Pomiędzy nimi był potok. Jan ze swoimi ludźmi rozłożył się obozem naprzeciwko nich. Zauważył wtedy, że lud obawia się przeprawić przez potok. Przeprawił się więc pierwszy, a gdy mężowie go zobaczyli, przeprawili się także za nim. Wtedy rozdzielił swoich ludzi, a konnicę postawił w środku piechoty. Przeciwnicy zaś mieli konnicę bardzo liczną. Zagrano na trąbach, i Kendebajos razem ze swoim wojskiem został pokonany. Spomiędzy nich padło wielu zabitych, a ci, którzy pozostali, schronili się do warowni. Wtedy Juda, brat Jana, został także ranny. Jan zaś ścigał ich tak długo, aż przybył do Kedron, który tamten odbudował. Inni pouciekali do wież, które były na polach azotu. Spalił go więc, a spomiędzy nich padło blisko dwa tysiące ludzi. Wtedy spokojnie powrócił do Judei. Wodzem na równinie Jerycha był mianowany Ptolemeusz, syn Abubosa, który miał wiele srebra i złota, był bowiem zięciem arcykapłana. Wyniosło się jego serce i zamierzał zdobyć władzę nad krajem. Zamierzał więc podstępnie usunąć Szymona i jego synów. Szymon objeżdżał miasta w kraju i troszczył się o ich potrzeby. Do Jerycha przybył także on sam i jego synowie Matatiasz i Juda, a było to w roku 177, w jedenastym miesiącu, to jest w miesiącu Szebat. Syn Abubosa podstępnie urządził dla nich przyjęcie w małej warowni zwanej Dok, którą sam wybudował. Przygotował dla nich wiele napojów i ukrył tam żołnierzy. Gdy Szymon i jego synowie byli już pijani, Podniósł się Ptolemeusz, a jego zwolennicy chwycili za broń przeciw Szymonowi, wtargnęli tam, gdzie była uczta i zamordowali go razem z dwoma synami i kilkoma z jego sług. W ten sposób dopuścił się wielkiej zdrady i złem odpłacił za dobro. Wtedy Ptolemeusz napisał o tym do króla i posłał z prośbą, aby przydzielił mu wojsko do pomocy, a on odda mu ich kraj i miasta. Innych posłał znów do Gezer, aby zgładzili Jana. Do tysiączników także rozesłał listy, żeby przyszli do niego, aby mógł im dać srebra i złota oraz inne podarunki. Jeszcze innych posłał, aby obsadzili Jeruzalem i Górę Świątyną. Ktoś jednak najpierw pobiegł do Gezer i doniósł Janowi, że zginął jego ojciec i bracia, oraz to: posłał, żeby zamordować także i ciebie. Gdy usłyszał o tym, przeraził się bardzo. Pochwycił też tych ludzi, którzy przyszli go zamordować i zabił ich. Przekonał się bowiem, że oni zamierzali go zamordować. Dalsze zaś dzieje Jana, jego walki i mężne czyny, których dokonał, odbudowa murów, którą prowadził i całe jego postępowanie to wszystko jest spisane w rocznikach jego arcykapłaństwa od chwili, kiedy po swoim ojcu został arcykapłanem. Drugi rozdział pierwszego listu do Tesalonicza opisuje gorliwość świętego Pawła w głoszeniu Ewangelii mimo prześladowań oraz jego serdeczną troskę o wierzących w Tesalonikach. Przeczytajmy wspólnie ten rozdział, aby odkryć głęboką relację między apostołem a wspólnotą pełną miłości, wsparcia i wzajemnej inspiracji wierze. Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do Was nie okazało się daremne. Chociaż ucierpieliśmy i, jak wiecie, doznaliśmy zniewagi w Filipi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Wam Ewangelię Bożą pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii. Tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, i nie szukaliśmy ludzkiej chwały ani pośród Was, ani pośród innych. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla Was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród Was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla Was, chcieliśmy Wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z Was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie zachowaliśmy się pośród was, wierzących. Przecież wiecie, żeśmy każdego z was, jak ojciec swe dzieci, prosili, zachęcali i zaklinali, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących. Bracia, Wy się staliście naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. Ani nie podobają się oni Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan, aby ci zostali zbawieni. Tak dopełniają ciągle miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich na koniec gniew Boży. My zaś bracia rozłączeni z wami na krótki czas nie sercem, ale tylko niemożnością oglądania was. Bardzo gorąco pragnęliśmy ujrzeć Was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do Was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, lecz przeszkodził nam szatan. Ale jakaż jest nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chwały, czyż nie Wy również, przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.